Siema, witam was w dzisiejszym Daily Vlogu na kanale Street Park TV. Dzisiaj będziemy składać rower na nowych parcach. Połowa już jest. Drugą połowę znalazłem w śmieciach. Idziemy do środka i zobaczymy, co tam jest. Bierzemy paczuszkę, bierzemy najlepszą kawę prosto z baru. Kawusie odkładam i zabijam rower. W rowerze posypało się trochę części, tylne kółeczko pożyczył mi Sarnuch, ale już niestety trzeba je oddać. I w tym momencie przychodzi BMX Life, które wysłało mi całą paczkę części. Mamy tutaj nowy, prosty widelec. Oczywiście w chromie. Jeżeli chcecie mieć swag, wszystko musi być w chromie. Rzucamy go obok roweru. Co tutaj jest dalej? Świeżutkie tylne kółeczko. Tym razem na freecoasterze. Będzie to zmiana w porównaniu z ostatnimi 9 latami. W moim setupie. Zobaczymy, jak będzie mi szło. Dalej mamy pudełeczko z piasty, gdzie znajdziemy świeżutkie hubguardy. Dalej lecimy z świeżutką zębatką Primo. I na sam koniec nówki sztuki, pedałki Animala, które na pewno będą trzymać lepiej niż moje starte, stare klaty. Klasycznie odkręcamy koło z jednej i z drugiej strony. Luzujemy łańcuch z zębateczki. Raz, dwa. Ściągamy kółeczko. Odciągamy guarda i staramy się jakoś tutaj wydostać ten łańcuch. Z kółeczka będą nam potrzebne pegi, które zostają. Jak widzicie, są metalowe. Iskry muszą lecieć, cinki musi być słychać. Bierzemy oponkę, patrzymy, z której strony jest driver. Ja jeżdżę po lewej stronie. Pyk. Zakładamy. Pyk z pierwszej próby. Dęteczka ląduje do oponki. Zawsze zwracamy uwagę, żeby nigdzie się nam tutaj w środku nie pofalowała. Później jak napompujemy, to może nam wyszczelić. Najważniejsza rzecz, jak zaczniemy pompować nową oponę, żeby podbijać ścianki, żeby na pewno nam tutaj wszędzie dobrze doległy. Pyk, pyk. Oponka napompowana. I przechodzimy do odkręcania zębatki. Żeby odkręcić zębatkę, w pierwszej kolejności odkręcamy jedno ramię od korb. Jak widać, było już poluzowane. Schodzi bez problemu. Następnie również imbusik szósteczka. Luzujemy ją. Pyk, pyk, pyk. Prosta sprawa. Nowa zębateczka Primo, 28 zębów. Musimy czuć, że jednak pedałujemy, a nie stoimy w miejscu. Najważniejsza rzecz przy zakładaniu nowej zębatki, pamiętajcie, że zawsze w zestawie są redukcje. Redukcje dobieramy do naszej ośki, w moim przypadku jest to 22 mm. Normalnie zębatka zawsze ma otwór centrujący na 24 mm. Jeżeli jej nie przykręcimy, łańcuch nam będzie przeskakiwał i będziemy się zastanawiać, czemu nasz rower nie jeździ, chociaż założyliśmy wszystko nowe. Zdejmujemy starą redukcję, podkładka jest założona. I teraz najważniejszy element. Trafić dobrze na nasze 48 nacięć, żeby korba była prosto. Jeżeli korba się kręci, na pewno nie jest prosto założona. Staram się już trafić. Idealnie, korba stoi, nie rusza się. Dokręcamy zębatkę. Pyk. To już gotowe. Następnie przechodzimy do kółeczka. Piasta to WTP Hybrid Freecoaster z możliwością założenia zapadek. Dzięki temu mamy kasetę, obręcz eklat E440, lekka, 5-komorowa obręcz, która naprawdę jest wytrzymała. Pamiętajcie, że jak zakładamy pegi, podkładek się pozbywamy, nie są one nam do niczego potrzebne. Peg posłuży nam jako podkładka do koła. Hubguardę otwieramy nowego. Wiem, że w przyszłości na pewno trzeba będzie go zmodyfikować jak starego. Otwór tutaj zdecydowanie jest za mały. Jeżeli lubimy jeździć z łańcuchem, który nie jest napięty, zawsze będzie się tutaj obijał, obcierał i hamował nam przy crankflipach. Guardy służą nam do tego, aby chronić nasze szprychy przed uderzeniami przy grindach. Ustawiamy koło, patrzymy, żeby było na środku. Wszędzie, żeby tutaj hubguard się zgadzał. Z jednej i z drugiej strony była dokładnie taka sama odległość między łańcuchem. Kółeczko jest na środku. Na środku idealnie. Dociągam lekko z pierwszej strony. Potem przechodzę na drugą.
zmiany widelca musimy zacząć od ściągnięcia naszego całego kokpitu, czyli mostka i kierownicy. Najpierw luzujemy śruby boczne, górną śrubę od widelca, tak zwany korek. Pyk i pyk, prosta sprawa. Teraz pamiętajcie, jeżeli ściągnę kierownicę i po prostu bym teraz wstał, wypadnie mi widelec i łożyska. Dlatego uważamy, zawsze je chwyćmy tutaj ręką. Bierzemy nowy widelec, odkręcamy śrubę. Teraz pytanie, czy rura sterowa nie będzie za długa? Już widzę, że na pewno będzie. Moim wyborem na ten rok był WTP Battleship, 15 mm offsetu, dokładnie tak samo jak Odyssey, na którym śmigałem ostatnie 3 sezony. Wkładamy kapik na górę i patrzymy, czy wszystko zostało dobrze wymierzone. Kręcamy, teraz nam zostanie tylko ustawienie, żeby był prosto, ale to dopiero jak zakręcimy przednie kółeczko. Pyk, dociągam mocno koło, odwracam rower do góry nogami i staram ustawić się tutaj, aby wszystko było na pewno prosto. Jest prosto, jest prosto. Od góry mostek dobrze dociągnięty, nie ma żadnych luzów na sterach. Dokręcam teraz go od boków. Pamiętajmy, żeby dokręcić z jednej i z drugiej strony z taką samą siłą. Patrzymy tutaj na przerwę, aby z jednej i z drugiej strony była dokładnie taka sama. Jak co każdy wtorek znajdujemy się na Street Parku na sesji BMX od 19 do 22. Aktualnie śmigamy na mini rampie. You don't know me, you better get to know me. Stand up tall right next to Kobe. A young G, I had the weapon on me. Slice up work like pepperoni. The police still arrest the homies. No statement, no testimony. Spit in your face with extra bogey. It's my time, I don't flex a rollie. I might switch it up and direct a movie. Pussy yo's tried to execute me. Died and came back as fella Kuti. Don't phone me, send a text to Julie. OVO man so unruly. South by Rideout, no Suzuki. But the Austin Powers a man's extra groovy. Grease. Front row jacket, tailor made. Lecimy teraz na sekcję streetową. Mamy tam o wiele więcej zawodników niż tylko Mateusza, który i tak zrobił wielkie show. Zobaczymy, co pokaże nam reszta. Kubuś, pokażesz, że jesteś dobrym reprezentantem z kawiny i zrobisz tail whipka w małym kwaterku? No, zrobię. No, to teraz zobaczymy tail whipka. Jedzie Kubuś, zawodnik rozpędza się, dobiera odpowiednią prędkość. Aj, no prawie, prawie. Jak mówi piękne skawińskie powiedzenie, do 3 razy sztuka, a w niedzielę najlepiej nie próbować. Lecimy na środkową część i nagrywamy hangera od Patryka. Pyk! Pyk! Korbo! Yeah! Szybka flarka, szybka flarka. First try. Jasta. Still the same guy when I touched a million. Record labels wanted us to listen, but it's greatness only yeah. For the love of Britain. I say it how it is and no fucks are given. Taki przelot wall ride, potem wysoki L i zakończyć czymś technicznym na tej sekcji z boksami tutaj. Super. The most solid gang that you will ever see. Just came back from the embassy, check my crime sheet, check my legacy, and now I'm back on tour, so what are you telling me? Greece, Taliban, Halloween. Pull up in the whip with the gasoline. Yeah, that's that boy from the magazine. Bust my dance at the cash machine. I to chyba na dzisiaj koniec. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na pewno spotkamy się jeszcze na jednej wtorkowej sesji. Elo!